Istnieje idealne biuro, ale to idealne biuro będzie dla każdego z nas oznaczało zupełnie co innego. Firmy prawnicze zupełnie mają inne potrzeby niż firmy działające, firmy handlowe. Stąd też nie ma jednoznacznej odpowiedzi, co jest idealnym biurem. Na pewno ważne jest, żeby w każdym biurze znalazły się różne przestrzenie do swobodnej wymiany myśli, nazwę to dosyć oryginalnie, ale prawda jest taka, że oprócz tego naszego miejsca przy biurku, w którym otwieramy komputer i pracujemy na mailu czy w tej codziennej pracy, to potrzebujemy miejsca, w którym będziemy mieli możliwość na interakcję z innymi pracownikami. I czy to będą sale konferencyjne, czy jakieś zaaranżowane przestrzenie do spotkań dwu-trzyosobowych, czy wreszcie strefy relaksu, w której pracownicy już zupełnie swobodnie mogą wymieniać się doświadczeniami, czy wymieniać się tym, co się wydarzyło w dniu dzisiejszym. I taka interakcja rodzi kreatywne pomysły. A dzisiaj kreatywny pomysł daje nam palmę pierwszeństwa w każdej tak naprawdę prowadzonej działalności.